Także dzisiaj, proszę Państwa, w świecie wykluczonych, ludzi takich zdesperowanych, którzy już właściwie to, albo jak pojadą na Filipiny, to rzucą się tam na pal, na krzyż, albo jak biec, to tak, żeby się zasapać, w sensie na śmierć, bo to wiecie Państwo, nie jeden to skonał w czasie takiego biegu, czyli za wszelką cenę, no jakiś to wysiłek, in English language we can say, exert yourself vigorously. No oczywiście, że tutaj Polacy to ani po angielsku, ani po niemiecku, ani po rosyjsku. Nie ma ludzi bowiem prawosławnych, co? Moherowych. 100 razy 100 razy 100 razy 100. Także proszę Państwa, żeby chociaż Biblię czytali, żeby chociaż Biblię zgłębiali. Nie ma. Tak. W Warszawie, jak się patrzy w tramwaju, my jako święci, świadkowie mamy wzrok taki boży, taki ogólny. Natomiast mohery są tak wściekłe, wścibsko, gapią się ci tu. Obcinają, jak to Rumunka mówi, o sobie samym i potomności, że tak tym wzrokiem obcinają, wzrokiem obcinają. Wścibsko tak, chciwie tak, łapczywie, obcinają tak. W sensie, tak jak mówiłam wcześniej, że ciebie niby znają, tak każdy, to jak ktoś kogoś zna, to łapczywie się nie gapi, tylko po prostu właśnie, że ogólnie. My mamy znać wszystkich ludzi, Ewangelia do każdego, nie tylko do Żydów, dlatego też to, proszę Państwa, co za teatrem studio się działo, co, że tutaj przed samym teatrem różańcowo, Warszawa, to powtarzają. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, to Jahwe Bóg was nie wysłucha. I za teatrem studio na Placu Grzybowskim, proszę Państwa, zakończenie festiwalu Cingerella.